Właśnie znajduje się na placu Powstańców Warszawy, gdzie już mamy prawie całkowicie gotowy nowy układ drogowy. Chodniki, nowe trawniki i zjazdy do parkingu podziemnego. Jak to teraz wszystko wygląda we wrześniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nadplacu Pięciu Rogów, gdzie przebudowana jest ulica Chmielna. Wraz również z tą inwestycją obok powstaje nowa ulica Złota i Zgoda, likwidowany jest tunel, plac centralny powstaje, ale my dzisiaj nie będziemy mówić o tych inwestycjach. O tym mówiłem już po części, będę mówić jeszcze w kolejnych materiałach z warszawskich inwestycji, a dziś będę mówić o tym placu Powstańców Warszawy, który właśnie w tym miejscu się znajduje i tutaj dosyć dużo inwestycji było realizowanych w ostatnim czasie. Wszystkie ulice były zakorkowane jeszcze niedawno, aktualnie przejazd przez sam plac jest oddany do użytku i to zobaczycie na koniec tego materiału, gdzie zrobiłem specjalne jeszcze ujęcia nocne właśnie chwilę po oddaniu do użytku, bo przejazd przez sam plac został oddany do użytku na koniec października, więc jeszcze szybko padłem tutaj 30 października w nocy, żeby to nagrać. Natomiast tutaj możecie zobaczyć ruiny Pałacu Saskiego, który jak widzicie krok po kroku jest pokrywany, jeżeli chodzi o te zadaszenie. Tymczasem w tym miejscu mamy ulicę Mazowiecką, która jest już dwukierunkowa i tam jeszcze jak widzicie przy kolejnych skrzyżowaniach jeszcze trwają prace, jeżeli chodzi o połączenie właśnie z ulicą Kredytową, aby po prostu tam to było już zrealizowane idealnie. Tu mamy nowy przystanek autobusowy i zjazd dla rowerzystów, który jeszcze w tym momencie ślepy. A tu znajduje się plac Powstańców Warszawy. No i trochę może więcej opowiem o nim, jak on tutaj właściwie będzie wyglądać. Sam plac Powstańców Warszawy jest realizowany przez podmiot prywatny, ale w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, dzięki czemu miasto stołeczne Warszawa nie płaci za całą inwestycję, jeżeli chodzi o budowę tego parkingu podziemnego, który w tym miejscu ma raptem 4 poziomy w dół. 420 miejsc postojowych, są miejsca oczywiście dla osób z niepełnosprawnościami, są też miejsca, jeżeli chodzi o ładowanie samochodów elektrycznych i przez 36 lat ten parking będzie właśnie w wydaniu podmiotu prywatnego. Co ciekawe, jeżeli chodzi o stronę miejską, ta inwestycja jest koordynowana przez Zarząd Transportu Miejskiego, więc brzmi to trochę jak jakieś nowe B+R, ale po prostu jakoś chyba tak to wyszło, jeżeli chodzi o te współpracę podmiotów prywatnych i podmiotów publicznych. Tak mniej więcej wygląda na dole ten parking, natomiast na górze jest zupełnie nowy plac. I teraz zobaczmy, jak on wygląda. Nowy plac, jak widzicie, ma też zupełnie nową nawierzchnię. Sama jezdnia została zwężona i aktualnie ma po jednym pasie w każdym z kierunków. Nawierzchnia jest również zupełnie inna. Pojawiły się pasy rowerowe w różnych lokalizacjach, a właściwie zostały po prostu lepiej oznakowane. Mamy też pomnik, który w tym miejscu wraca, oczywiście na sam plac Powstańców Warszawy, ale jeszcze do niego dostępu w tym momencie nie ma. No i jak widzieliście przy ulicy Szpitalnej, to się oczywiście łączy z przebudową ulicy Szpitalnej i placu Pięciu Rogów, jeżeli chodzi o nawierzchnię na jezdni, wraz również z nowymi elementami zielonymi, bo jak widzicie, mnóstwo tutaj nowych trawników się pojawiło. O ile drzew jeszcze żadnych tutaj nie mam, ale z tego co kojarzę, jakieś nowe drzewa będą się pojawiać oczywiście nad terenem całego nowego placu. Natomiast w tym momencie, z uwagi na to, że z tego co kojarzę, w tych miesiącach aktualnych, czyli takich zimowych, jesiennych, raczej drzew się nie sadzi, no to też oznacza, że po prostu w tym miejscu aktualnie nie mamy oczywiście sadzonych drzew i mamy tylko łącznie trawę. Natomiast sam parking jest tutaj budowany jeszcze cały czas na dole, o ile przejazd, za chwilę zobaczycie na kolejnych ujęciach, jest już przez sam plac Powstańców Warszawy w tym miejscu oddany do użytku, o tyle sam parking jeszcze będzie budowany do końca tego roku, oczywiście z pozostałymi pracami, no i na koniec 2024 roku parking ma być już oddany do użytku. A to jest oczywiście bardzo dobra informacja dla pobliskich mieszkańców i innych osób, które tutaj dojeżdżają, bo po prostu będą nowe miejsce parkingowe w ramach tych, które po prostu zostały zlikwidowane podczas przebudowy tych wszystkich ulic, które aktualnie są realizowane. Więc trochę sytuacja jest tutaj patowa dla mieszkańców, bo jeżeli ktoś faktycznie musi korzystać ze samochodów, to w tym momencie wszystkie miejsca parkingowe zostały właściwie zlikwidowane. Przez przebudowę ulicy Złotej i Zgoda i tych wszystkich parkingów, które zostały zlikwidowane w ostatnim czasie. Tymczasem w tym miejscu jeszcze możecie zacząć patrząc od tej perspektywy, że tutaj właśnie jest przebudowana ulica Świętokrzyska wraz z Mazowiecką. Ze Świętokrzyskiej teraz jadąc od tamki będzie specjalny lewostrąg, żeby jechać w ulicę Placu Powstańców Warszawy prosto do parkingu podziemnego. Tutaj też z kolei, jak widzicie, ta ulica, na którą w tym momencie lecimy, zmieniła swój kierunek, bo normalnie byłaby
ulicą, tak jak teraz lecimy dronem, czyli ulica Moniuszki byłaby w kierunku teraz ulicy Marszałkowskiej. Natomiast ruch jest teraz odwrócony, aby po prostu wypompować cały ruch samochodowy z tego kwartału ścisłego centrum. I w tym momencie wszystkie pojazdy jedą tak samo, jak tutaj jest namalowane oznakowanie poziome, jeżeli chodzi o ruch rowerowy. Więc trochę to jest pokręcone. Tu na dole widzimy też budynek, jeżeli chodzi... Teraz na górze, jeżeli chodzi o wejście do samego parkingu podziemnego, wentylację i oczywiście szyby windowe wraz z schodami, a tu mamy samą pochylnię, widzicie, jest całkiem szeroka i tam widzimy, że już są montowane na dole szlabany. No bo oczywiście wiadomo, że postój na parkingu będzie płatny, mają być też jakieś wyznaczone miejsca specjalne dla mieszkańców w ramach specjalnych abonamentów, ale oczywiście tych miejsc nie będzie, nie wiadomo też jak dużo. Tymczasem nad samym parkingiem w głównej mierze, jak widzicie, mamy tu aktualnie taką jedną wielką polanę właściwie, w tym miejscu się pojawiła. Następnie mamy kolejny budynek wystający z wejściem do łazienki publicznej, która tutaj się będzie znajdować na poziomie minus 1. No nie, oczywiście będzie można zjechać albo windą, albo zejść schodami, a na niższych poziomach będą kolejne poziomy samego parkingu, więc na poziomie minus 1 będzie i parking, i łazienka publiczna. No i tu jeszcze raz widzimy sam pomnik, przy którym jak widzicie zakres zaawansowania, jeżeli chodzi o tą inwestycję, jest w sumie troszeczkę najmniejszy. Tu też, jeżeli chodzi o układ drogowy, jeżeli chodzi o konkretne pasy i korkowanie, powiem więcej w filmie z przebudowy ulicy Złotej i Zgoda, żebyście po prostu trochę to lepiej zrozumieli. A teraz macie ujęcie, jak to wyglądało ostatniego dnia września, kiedy ruch samochodowy został oddany do użytku na Placu Powstańców Warszawy. Więc de facto dużo nie brakowało, żebym to wszystko jeszcze nagrał w ciągu dnia, kiedy nagrywałem te materiały, ale dowiedziałem się już pod koniec dnia, wracając pociągiem z nagrywania LK7, że zostało to dane do użytku, więc takie o, no to jeszcze wpadnę, żeby to nagrać, że faktycznie na sam koniec września udało mi się to wybudować i właściwie otworzyć. Ruch aktualnie, jak widzicie, jest jednokierunkowy, tylko i wyłącznie w kierunku ulicy Świętokrzyskiej jest przejazd, dlatego też aktualnie przez Placu Powstańców Warszawy, przez ulicę Moniuszki i z ulicy właśnie Wareckiej i tutaj ulicy Szpitalnej przez Plac Konsensu Warszawy są dwa wyjazdy w ulicę Świętokrzyską, co jest całkiem ciekawe. No i widzicie, jest tutaj też zamontowana już wiata od dłuższego czasu, przystanek autobusowy jest, ale autobusy jeszcze żadne nie jeżdżą przez sam Plac Powstańców Warszawy, co jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że budowa ta jest dalej koordynowana z Zarządem Transportu Miejskiego. No oni by chyba wiedzieli, że już można ten wypuścić autobus, ale może jeszcze jakieś są wyniki, na których tutaj po prostu autobusy w tym momencie nie wracają. Ciekawostek jest też to, że już działa wyświetlacz informujący na ulicy Świętokrzyskiej, tu po lewej stronie, czy po prawej stronie, właśnie kiedy będzie tam miejsca na samym parkingu, aktualnie pokazuje 0 na czerwono, będzie pokazywać po prostu ile jest wolnych miejsc i takie wyświetlacze zostały już zamontowane w całej Warszawie, jeżeli chodzi o parkingi miejskie, które się znajdują w różnych miejscach, dzięki czemu po prostu osoby jeżdżające samochodami wiedzą po prostu, gdzie najbliższy parking jest i czy są jeszcze wolne miejsce. To oczywiście całkiem dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o te parkingi miejskie i również parkingi, które są we współpracy, jeżeli chodzi o parkingi właśnie, jeżeli chodzi o władze Warszawy, czyli jakieś galerie handlowe i inne tego typu miejsca. Też po prostu, jeżeli się łączą razem, jeżeli chodzi o te parkingi, do wspólnego systemu miejskiego, to po prostu te też informacje są wyświetlane na poszczególnych drogach, więc z tego co kojarzę, Złote Tarasy chyba są tak podpięte, jeżeli chodzi o ten system i z daleka widać właśnie, że są miejsca, albo i po prostu też również i nie ma. Tymczasem to by było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Kolejny film z przebudowy Placu Powstańców Warszawy pojawi się za 2 miesiące, licząc od września, czyli w listopadzie 2024, chociaż mamy już teraz październik. Ale spokojnie, będę tą inwestycję nagrywać do samego końca, chociaż już na samym placu się dużo nie będzie działo, to mam nadzieję, że jeszcze wpadnę na sam koniec przed oddaniem do użytku, albo w trakcie oficjalnego otwarcia do samego parkingu, żebyście zobaczyli, jak on wygląda, kiedy jest już wykończony, bo byłem w nim jeszcze podczas budowy, ale teraz z tym się nie uda wejść, więc poczekamy sobie jeszcze chwilę. Tymczasem w najbliższych dniach będzie film o ulicy Chmielnej, jak również o ulicy Złotej i Zgoda, o LK7, czy o tramwaju do Warszawy Zachodniej. A nie, to jeszcze dzisiaj się pojawi wieczorem. No to trochę tych filmów jeszcze będzie. Również z drugim tunelem w Łodzi. Cześć!